Dobra, tak szybko przed odcinkiem chciałem przypomnieć, że na stronie tanieminecraft.pl macie możliwość kupienia konta premium, tak jak i pelerynki w Minecrafcie, więc jeśli nie masz jeszcze premki lub pelerynki takiej jak ja, no to właśnie na tej stronie możesz sobie ją zakupić. I zapisałem na tablicy tutaj 4 ostatnich subskrybentów mojego kanału, więc jeśli chcesz się tutaj znaleźć, zostaw suba właśnie w tym momencie, a jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie, że to twój nick znajdzie się na ścianie w mojej gildii, tak? Tutaj wszyscy co grają na luzie mogą zobaczyć twój nick, więc czuj się wyróżniony subskrybując właśnie mój kanał. No jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, właśnie z takich śmiesznych gierek, no to piszcie w komentarzach, zostawiajcie lajki, na pewno zobaczymy, jeśli będzie dużo lajków, taki odcinek również, ależ to również się na moim kanale pojawi. Więc nie przedłużam, zostawcie, no nie przedłużam, zapraszam was do odcinka, no i siemanko. Okej, dobra, zaczynamy pierwszą rundę wychowanego. Tak jak mówiłem na początku, wygrany wygrywa Kill of 633. Jest tutaj ze mną Ucho, Quert, Homarozo i Nynek. I właśnie ja tych ich szukam. Zasady są takie, że można rozwalać tylko stoniarki, nie można wchodzić do cave'ów, można się szukać tego, we wszystkich pokojach się chować, w stoniarkach, nie można się zakoblować, shifta można trzymać i nie ma chowania się na górze, no bo ja nie mam seta i ktoś może mnie po prostu zabić. Więc ja wam daję równo minutę, na schowanie się, patrzę się w ścianę i za minutę szukam, nie? Tak jak mówię, i jeszcze jeśli się gdzieś schowacie i ja zacznę szukać, no to nie można zmieniać miejscówki, nie? Więc to jest w sumie jedyna zasada, jaką daję. Więc teraz jest 23:06 i o 23:00 w sumie, dobra, 08 szukam, więc ja się chowam w ścianę i wy możecie już się chować, no. Dobra, 23:08, ja rozpoczynam szukanie, tak jak powiedziałem. Na górze nie mogą, ja sobie tak na wszelki wypadek wyjdę sprzed żółwia, zobaczyć, czy ktoś tam wyszedł. Na drzewkarce raczej nikogo nie będzie, więc... Więc dobra, stoniareczki szukamy wszystkich. Na shifcie mogą stać, ale... Nie mogą się budować ani nic, tylko stoniarki mogą rozwalać. Nie mam pojęcia, czy gdzieś tutaj są stoniarki, ale dobra, tutaj widzę chyba, że wszystkie spady sprawdziłem. Jeszcze tak na wszelki wypadek zrobię tak. Czy tutaj ktoś jest schowany? Dobra, tu jest bezpiecznie. Cały spad mamy ogarnięty chyba. Tutaj nie mogliby być, no bo tu nie ma stoniarek. Lecimy dalej. Kurde, ale będzie wstyd, jak kurczę nikogo nie znajdę. Dobra, powiedziałem, że mogę być na dole, więc w sumie tutaj w każdą beczkę też muszę sprawdzić. Bo tam można wchodzić. Mam nadzieję, że ktoś tu jednak będzie. Tu jest bezpiecznie, ta beczka też jest bezpieczna chyba. Tutaj ktoś w tym spadzie gdzieś jest. Kurde, naprawdę, będzie taki wstyd, jeśli nikogo nie znajdę. Jakiegoś czasu chyba szukania nie dałem. Zobaczymy, ile to wyjdzie, bo to może być kurczę, tylko jedna runda. Dobra, to jest kurczak. Tutaj też. Dobra, tu nic nie ma dalej. Tam byłem, tu byłem. Nie, ale będzie kurde głupio, to jest tyle tych pokoi, wszystkiego, jeśli... Nie wiem, będzie tak mi wstyd, jeśli nikogo nie znajdę. Najlepsze jest to, że Ucho już wszyscy mają miejscówki. Kurwa, mają miejscóweczki już porobione z wczorajszych nagrywek, które nie wyszły. I jak ja nikogo nie znajdę, to aż będzie mi... głupio. Nie, no dobra, to też nikogo nie mam, muszę sobie jakoś zapisać te pokoje, w których byłem, a w których nie byłem. Dobra, tutaj też nikogo nie ma, ale szukam 2 minuty i dalej nikogo nie znalazłem. Dobra, tu jest jakaś pułapka, czy ktoś tutaj będzie? Czy ja tu byłem w ogóle? Nie, no chyba... Nie, no byłem tutaj. Miejscówek zmieniać nie możecie. Taki jest, chociaż... Taki jest, kurczę, plus wszystkiego. Że miejscówek nie można zmieniać. Jeśli nikogo nie znajdę... Dobra, Homar. Homar znaleziony. Sorry, uderzyłem cię przez przypadek. Dobra, Homar znaleziony. Czy ktoś tutaj jakoś wszedł? Nie wszedł. W sumie nie mówiłem o tym, że jakiś perełek nie można cykać. To by było... Dobra, ktoś jakąś perłą rzucał. Ale dobra, Homar znaleziony. Dobra, taki plus, że chociaż kurde jednego znalazłem. I znowu piję pierwszego Homara. Dobra, tu jest kolejne. Tu jest jakaś stoniarka. Ten pokój jest czysty raczej. Tu ktoś musi na stówę być. Ktoś musi być na stówę. Tu będzie Nynek. Tu będzie Nynek na 100%. Tu jest... No są kurczaki. Dobra, tu jest szkło, tego by nie mogli zniszczyć. Ale będzie hit. Dobra, widziałem nick, Nynek Elo. Miałeś pecha, bo byłeś na incognito i było cię widać. Dobra, zostały 2 osoby w sumie.
Zostały w sumie dwie osoby, QWERTY i Ucho. Ucho ma jakąś kozacką miejscówę podobno. Więc dobra, w 3 minuty znalazłem pół gildii, więc dobrze jest. Jak na 4 osoby, nie najgorzej. Tu coś jest, tu nie ma stoniarek, dobra. Ciekawie, czy jesteście jakoś obok siebie, czy w ogóle w dwóch innych miejscach, bo jak obok siebie, to będę miał tylko i wyłącznie problem. Dobra, tu ktoś będzie jakoś, coś, czy nikt? Tu nie ma, tu też. Jak nie znajdę, jak się podam, to po prostu pokażecie swoje kryjówki. Chociaż nie, no to nie może być trudne. To nie może być trudne, prawda? Nie, no tu nikogo nie ma, tam też nikogo nie ma. Czyś co, Agilia? O, dobra, chyba jakoś zdradziliście, bo tak zaczęliście biegać. Nie, no kurwa, ja tu byłem. Ja tu byłem wszędzie. Nie wiem gdzie. Ale kurwa, się śmiejecie pewnie teraz ze mnie. Nie wiem, totalnie nie wiem. Gdzie wy się schowaliście, to jest dla mnie niesamowite. A to Ucho już wcześniej o tą miejscóweczkę gdzieś pewnie ogarniętą. Tu są stoniarki? Nie, no tu nie ma stoniarek. Muszę się... Nie, dobra, idę na bazę znowu. Się wrócę, bo to jest ciekawe bardzo, gdzie oni mogą być. 4 minuty 30, a jeszcze dwie osoby muszę znaleźć. Dobra, no mogli się chować tylko tutaj. Quert się śmieje. Kurwa, pewnie gdzieś... Jak ominąłem cię, to też będzie głupio. Nie, no dobra, no tu wszystko jest czyste. Zejścia jeszcze raz będę sprawdzał, dobra. Tu byłem, tam byłem, w beczkach też byłem. Tu nie byłem. Tu nie byłem na stówę, tu nie byłem. W ogóle nie widziałem tej miejscóweczki. Tu są jakieś stoniarki. Więc to ktoś musi być tutaj. Nie. Nikogo tu nie ma. Nie, no tu nikogo nie ma. Kurde, jakby tutaj ktoś był, to jeszcze bym zrozumiał, ale... Nie wiem, jeszcze poszukam z 2 minuty, jeśli nie znajdę was, to się kurde aż poddaję chyba. Aż się chyba kurczę poddaję. Nie, no tutaj też. Ale mi jest głupio. Ale mi jest głupio w tym momencie. Nie, dobra, tam gdzie się zaśmiał, czyli gdzieś byłem. Tajemniczy musi mi pomóc, pewnie widział kogoś, a ja nie widziałem. Tu jest kolejny pokój, czy ja tu byłem? W ogóle nie, no. Nie byłem tu, ale chyba... Nic tu nie ma. Są stoniarki? Tak, tu są stoniarki, ale nie. Nie, no jeszcze minuta i dajcie chłopaki i ten. Ja serio się kurwa chyba poddam, bo to jest ciekawe bardzo. Nie, no tu nikogo nie ma. Tajemnicy zrypałem? Serio? Czyli gdzieś tam musi być. Nie, no ale nie było możliwości rozwalania bloków. Zakopałem kampę? Ale jaką kampę? Gdzie ten? Nie rozumiem, o co chodzi. Jeśli ktoś coś rozwalił, to kurde lipa. Ale nie, no Quarta czy Ucho już powinienem znaleźć. Minimum... Nie, no nie wiem. Nie można było się koblować ani nic, tylko stoniarki można było rozwalić. I to w sumie chyba tyle mogłoby być z tego. Nie no, czekaj, tu. Ja mnie ciekawi, czy ja was ominąłem w ogóle. No najbardziej mnie to ciekawi, czy ja was ominąłem. Nie no dobra, ja się chyba poddaję. Czekajcie, odmutuję was na tym. Na tym szpiku i się powiecie, gdzie jesteście. Kamper, chodź, bo ten... Co się stało? Tajemniczy zakopał czera. Ty nie widziałeś tego. Jak kurwa zakopał? No patrz. Gdzie? Tutaj kurwa były bloki były postawione. Ogółem ty tego nie widziałeś. Ja to patrzyłem, a tu były bloki, no. Tak, a tajemniczy to zakopał. I jak? Ogółem kurcika to ja znalazłem też. Dobra, a gdzie jest ten Ucho? A sprawdzisz raz spadek. W spadzie byłeś cały czas? Tak, w spadzie. Ja spad sprawdziłem bardzo dokładnie, to jest najgorsze. A, to musisz każdy spadek sprawdzić. On nie byłeś w każdej dziurze, on pewnie w jakiejś dziurze się nie ukampił. Poczekaj. A ty stałeś tu? Tu stałeś, tak? Tu jest wnęka. Tu jest wnęka. Mhm, bo ja tak rozkopałem każdy, tak, popatrzyłem. Ja, ale co na bazie powiedziałeś, że się rozpalisz, że spadek. Ja takie, o kurde, ale będzie problem. Ej, on tu koło ciebie spadł? Nie, spadał. Nie, on po prostu cały tak po prostu rozkopał sobie do góry. To nie wiem w sumie.
To chyba ucho, kurde, wygrał, nie? Bo tamtego Querta bym raczej znalazł, bo tam ja tam patrzyłem. Znalazłbyś Querta, bo ten się kurwa zjebał. Dobra, ucho, to na dół. Twoja nagroda, jak najbardziej. Skup się to. Ten bez skillofa. Dawaj drugą rundę. Drugą rundę? No. Dumy, szukam pół godziny. To nie wiem, to może się zamienimy tego. Czekajcie, chodź ten ucho. Twoja nagroda, kilo w 6-3, tak jak w tytule, widzowie. Proszę cię bardzo. Mam nadzieję, że będzie kopane. No. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiacie suba, lajka i no. Elo.